Cześć Wam! Dzisiaj będzie fajny odcinek, bo najpierw sprawdzimy, ile moja 2-litrowa Skoda w dieslu pociśnie do setki. A następnie zamontujemy sportowy filtr powietrza z firmy K&N i udamy się do bogów elektroniki samochodowej spod Warszawy, czyli do firmy MS Group, i tam zwiększą mi moc w Superbie. I jako taki finał, zwieńczenie tych prac, zobaczymy, ile na końcu Skoda Superb z 2-litrowym dieslem wyciągnie do setki. Zapraszam serdecznie. Silnik mam rozgrzany do 90 stopni. Ustawiłem już raceboxa i sprawdzamy, ile mój Superb wyciągnie do setki. Jedziemy. O, trakcję to on ma słabą. I poszedł. 10,66. No tak powiedziałbym, że słabo. Wracam do domu na tarczy, bo 10,66 to jest fatalne przyspieszenie. Zmienię ten filtr powietrza, który wydaje mi się, że już jest mocno tam zawalony, bo nie pamiętam, kiedy go zmieniałem. Moja wina. No a potem pojedziemy sobie do MS Group, bogów elektroniki samochodowej, i naprawimy tego żółwia. Czas trochę pomechanikować i wymienić filtr powietrza, bo już nie pamiętam, kiedy ostatni raz wymieniałem, naprawdę aż mi wstyd. Kupiłem oczywiście z K&N filtr sportowy z firmy K&N. Kupiłem go w Inter Carsie, czyli tam, gdzie kupuję w zasadzie wszystkie części do samochodów. Inter Carsa Wam nie muszę pewnie przedstawiać, bo każdy mechanik tam kupuje, czy większość mechaników tam kupuje. Inter Cars ma taki swój dział, który się nazywa Inter Cars Tuning i tam możecie takie filtry sobie kupić, oryginalne. Dałem za ten zestaw 330 zł, czyli to jest filtr i to jest taki środek, którym się go czyści raz na jakiś czas. A dlaczego w ogóle decyduję się na sportowy filtr powietrza? A dlatego, że we wcześniejszych samochodach też miałem sportowy. Nie będę Wam mówił, jakie miałem wcześniejsze samochody, bo to wstyd trochę, ale generalnie same z grupy VAG i same jakieś takie nie za szybkie, ale zawsze miałem sportowy filtr powietrza. Akurat tutaj w Superbie to zapomniałem o tym, tak jak Wam mówię, wstydzę się tego. Mocy on nie zwiększy, to już był wielokrotnie hamowany, może tam 1 koń albo 1,5 konia mocy zwiększy. Generalnie podoba mi się to, że mogę sobie go tym zestawikiem potem odnawiać i nawet mamy tutaj napisane, że $125 savings, oszczędności $125 myjąc taki filtr względem zwykłego papieżaka. Tak gdzieś po 5-6 wymianach gdzieś się taki filtr, po 6 czyszczeniach się taki filtr zwróci. Dobra, to co? Bierzemy się do wymiany tego filtra. Skala trudności 0 na 10, bo tylko trzeba odkręcić śruby. Jedyna trudność to taka, gdyby Wam tam śruba wpadła, ale że używam mojej pięknej, cudownej, uniwersalnej walizeczki i mam chwytak magnetyczny Neo Tools, to się tego nie boję. A o tej walizce już Wam zrobiłem odcinek. Także biorę się do pracy. Ok, to zobaczymy teraz, co się kryje pod filtrem powietrza. A jeszcze muszę Wam wytłumaczyć moje rękawiczki, że to nie jest tak, że po prostu mnie nie stać na gumowe rękawiczki, tylko to jest palec funkcyjny do odpalania, nagrywania, do ruszania gimbalem. Także tak, zdejmujemy. O, pomyślałem o jeszcze jednej rzeczy, bez przepływka. Dobra, zaraz sobie zerknę też tam może. Jak to tu wygląda? Ło, ale kurzem zajechało. Nie no, zawalone jest, zobaczcie. Ło. No to się w sumie się nie dziwię, że tak słabo przyspieszał. Zawalony brudem, kurzem. Puhu. Dobra, już go nie będę tutaj się mścił na nim. Zakładamy nówkę. Najpierw wydmuchałem wszystko sprężonym powietrzem, potem podkurzałem i przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, a mianowicie przepływomierz powietrza. Są zarzuty do tych filtrów czasem, że potrafią zabrudzić przepływomierze powietrza. Mnie się nigdy nie zdarzyło, ale wiem, że ludziom się tak dzieje, kiedy użyją za dużo tego środka do czyszczenia i zrobią to nieumiejętnie. Naleją tego dużo, nie dadzą, żeby po prostu to się to trochę tak wsiąkło, postało. Ja zawsze dopiero następnego dnia taki filtr montuję, przecieram jeszcze tam szmatką delikatnie po bokach. Także nieumiejętny montaż może spowodować, że Wam się przepływka zabrudzi, ale jest też prosty sposób na czyszczenie przepływki. Są do tego specjalne środki, a pokażę Wam w ogóle w jednym filmiku, jak się to robi. Teraz już tego nie będziemy rozgrzebywali. Dobra, montuję. I po bólu. Wiem, że wszyscy lubią oglądy takie przed i po, before and after, czyli w tym przypadku jak samochód brzmiał przed wymianą filtra powietrza, a jak brzmi po wymianie na sportowy, ale umówmy się, to jest klekot i on klekotał przed wymianą i klekota po wymianie. Jadę do firmy MS Group, a właściwie do ich oddziału zajmującego się tuningiem, czyli do MS Performance. Muszę ich pochwalić, bo no po pierwsze to są instruktorami elektroniki samochodowej, instruktorami chip tuningu. Jak kojarzycie też tą kostkę, przepraszam, tę kostkę DPF Control, to oni ją stworzyli, także chyba mój Superb nie może trafić w lepsze ręce niż do instruktorów elektroniki, instruktorów chip tuningu. Z takich ciekawostek to nawet profesor Chris był u nich uczyć się też chip tuningu. Także naprawdę chłopaki mają olbrzymie umysły elektroniczne. Dojechałem na miejsce, czyli do chłopaków z MS Group. Zrobiliśmy diagnostykę samochodu, podłączyliśmy hamownię drogową i wykonaliśmy pierwsze pomiary tego mojego słabiaka. Jesteśmy już po pomiarach i jest słabiutko, bo tylko 143 konie i 336 Nm momentu. Generalnie to wagi trzymają moc, te wszystkie auta z grupy WAG. Nawet mają więcej niż seryjne wartości i takie Skody 2.0 TDI CRLB potrafią mieć nawet po 155 koni. No a moja ma 143. Przebieg pewnie też już robi swoje, bo mam 260 tysięcy, pomimo że bardzo o samochód dbam i powinno tutaj się wszystko zgadzać, no jednak parę koni uciekło, zobaczymy ile wyjdzie po chip tuningu. Za chwilę chłopaki zrobią mapy, wgramy je i sprawdzimy jeszcze raz hamownią drogową, ile mocy uzyskaliśmy i jaki przyrost newtonometrów, a potem sprawdzimy przyspieszenie. Pamiętam, że na wiosce, na której się wychowałem w województwie świętokrzyskim, jeżeli ktoś miał samochód po chip tuningu, to się go wtedy pytało: no i ile ci tam wyszedł po tym wirusie? Także u mnie po wirusie wyszło 175 koni i 404 Nm momentu obrotowego, czyli przyrost o 20%. Sporo według mnie. Jeżeli samochód trzymałby mi fabryczną moc, czyli te 150 koni czy 155 nawet, jak to niektórym trzyma, zazdraszczam Wam, to wtedy bym mógł liczyć na te 185-190 koni. Tylko pamiętajcie, że ten chip tuning, który był u mnie robiony, to jest taki naprawdę bezpieczny chip tuning przy zachowaniu DPF-u, EGR-u. Te parametry wszystkie takie jak tam AFR, EGT, wszystko się zgadza, wszystko jest bezpieczne. Po tym chip tuningu ten samochód nie będzie częściej dopalał filtra cząstek stałych, nie będzie dymił. Sprawdzimy, ile teraz po chip tuningu Superb ma do setki. Oczywiście kontrolę trakcji wyłączymy. Ok, jesteśmy po chip tuningu w MS Performance. Trakcja, jak widzieliście, wyłączona, racebox ustawiony. No i co? Jedziemy i sprawdzimy przyspieszenie. A teraz to idzie jak szalon. Pięknie. Rekordowy czas. Jesteś. O kurczę. 8,63. Słuchajcie, 8,63. Sportowy filtr powietrza pewnie dał 1 koń, ale resztę wyciągnęliśmy wykresami. Także z 10,66 zrobiło się 8,63. Bardzo jestem zadowolony z tej zmiany mocy. Samochodem zupełnie inaczej się jeździ. To, że pokazałem Wam przyspieszenie do setki, to było tylko po to, żeby w jakiś taki fizyczny sposób Wam to odwzorować. Nie tylko samymi emocjami, a też cyferkami fizycznymi, po prostu, żeby Wam to pokazać. Natomiast dla mnie najważniejsza jest taka elastyczność teraz tego samochodu, czyli że z trójki czy z czwórki naciskam, odchodzę, samochód żwawo reaguje na gaz. Na autostradzie przy dużym obciążeniu też nie brakuje mu mocy. Bo przyspieszenie w Superbie do setki, to wiecie, gdyby on miał napęd na 4 koła, to można by tutaj podziałać naprawdę dużo, ale mój Superb ma napęd na przednią oś, także to te koła przednie się uślizgują. Wiecie, jak to jest w wagach. Naciskacie gazu, na początku duży moment, samochód przód idzie do góry, odciążają się koła i po prostu mieli na jedynce i nie jedzie do przodu, tylko bardziej jedzie do góry, a dopiero od dwójki wrzucacie dwójkę, dopiero od dwójki zaczyna ciągnąć. No tak tutaj w tych samochodach z przednim napędem to wygląda. Także ja jestem bardzo zadowolony ze zmiany. Wydaje mi się, że wpłynęło to też na jakby na bezpieczeństwo jazdy, bo czasem naprawdę potrzebujemy gdzieś tam szybciej może kogoś wyminąć czy przyspieszyć i myślę, że taka zwiększona elastyczność wpływa bardzo dobrze na poprawę bezpieczeństwa. Jeszcze chciałem poruszyć taki temat robienia Stage 2 w 2.0 TDI, tej 150. Otóż Stage 2 to jest za dużo powiedziane. Można zrobić taki Stage 1,5, czyli wymienić turbo na wersję od 2.0 TDI 184 konie. Tam są oznaczenia CUNA, Kupa, Kuwa, jeszcze jakieś tam inne. Pasują plug and play, tylko trzeba wiedzieć, z którym tym kołnierzem kupić. No i tyle, czy jest sens. Jeżeli komuś się zepsuła ta fabryczna turbosprężarka, to jest sens. Jeżeli ktoś chce dokładać, no to wedle uznania. Ja uważam, że nie bardzo jest sens, dlatego że no temu samochodowi brakuje trochę trakcji i o ile na trójce, na czwórce to odczujemy naprawdę, to przy starcie będą niewielkie różnice, bo po prostu jedynka i dwójka to koła mu mocno boksują. Czy jakieś inne jeszcze modyfikacje tutaj można zastosować? No można zrobić DPF OFF i EGR OFF, do czego oczywiście nie namawiam. Gdyby ten samochód mój akurat miał napęd na 4 koła, to tę turbinę bym zmienił, ale że nie ma, to nie zmieniam. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy chipowaliście Wasze TDI-ki, ile miały fabrycznie mocy, ile uzyskaliście, może ktoś robił Stage 2. Napiszcie coś ciekawego w komentarzu. Jeżeli Wam się podobał filmik, to dajcie łapę i subskrypcję. Zapraszam Was na kolejne odcinki, bo będzie fajny projekt. Tym razem to nie będzie auto takie jak ostatnio robiłem, czyli Astra z 980 zł, którą doprowadziłem do perfekcji. Będzie samochód 100 razy droższy, fajny, z Ameryki, będzie parę odcinków, także zapraszam serdecznie, tymczasem trzymajcie się, nareczka.